badania na pasożyty i leczenie. Test bitwą obciążeń organizmu pasożytami, diagnostyka pasożytu w organizmie człowieka, jedyna w takim zakresie w Polsce. Wstęp. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia ponad 95% ludzkich ciał jest zasiedlanych przez pasożyty, także prawdopodobieństwo zakażenia pasożytami jest olbrzymie. Nie wszystkie mogą być bardzo silnie odczuwalne, o ile ich liczba nie będzie zbyt duża i często ich gospodarz nie zdaje sobie sprawy z ich obecności. Mało kto wie, że organizm człowieka może zasiedlać ponad 100 różnych robaków pasożytniczych, które są groźne dla zdrowia. W rzeczywistości liczba ta może być większa, gdyż nie wszystkie pasożyty zostały dobrze poznane i opisane, chodzi tu raczej o te lepiej poznane robaki człowieka. Choroby pasożytnicze w dalszym ciągu są bagatelizowane przez oficjalną medycynę, a osoby, które pytają lekarzy o pasożyty, są traktowane jak hipochondrycy, poszukujący diagnoz swoich dolegliwości w Google. Osoby zbyt interesujące się tym zagadnieniem lub odczuwające ruch pasożytów w swoim ciele lub pod skórą mogą być posądzone o psychozę pasożytniczą i skierowane do psychiatrów, zamiast diagnozowane i leczone w kierunku pasożytów. Nastąpiła pewna poprawa względem podejścia, jakie obowiązywało 15 lat temu, ale nadal nie są w Polsce dostępne żadne leki na pasożyty bez recepty, nawet wobec powszechnie występujących pasożytów jak glisty, owsiki, włosogłówki, tęgoryjce, tasiemce zwierząt domowych. Leki takie są dostępne bez problemu w wielu krajach zachodnich. Warto wspomnieć, że wiele osób woli nie myśleć i nie diagnozować pasożytów, szczególnie jak usłyszy od swojego lekarza pasożyty. Jakie pasożyty? Przecież mało kto je ma. Typowe objawy zakażenia pasożytami. Pasożyty, objawy u dzieci. Dolegliwości przewodu pokarmowego, kolki i kłucia, biegunki, zespół jelita drażliwego. Dolegliwości skórne. Odchrząkiwanie, suchy kaszel. Zawroty i ból głowy. Nawracająca lub cykliczna gorączka. Osłabienie i zmęczenie. Depresja, podenerwowanie. Alergie na metabolity pasożytów umiejscowione nawet w odległych miejscach względem miejsca przebywania pasożyta. Objawy chorób pasożytniczych są podobne do symptomów różnych innych chorób, dlatego często nie są kojarzone z pasożytami. Chorzy często są leczeni u psychiatrów i neurologów. Bezsenność, depresja, zawroty głowy, migreny, u gastrologów zespół jelita drażliwego, biegunka, albo u dermatologów zmiany skórne, egzemy, a rzeczywista przyczyna dolegliwości nie jest odkryta. Dolegliwości utrzymują się nieraz przez lata mimo zażywania ogromnej liczby różnych leków. Pasożyty mogą także mieć związek z płodnością kobiet i mężczyzn, niezagnieżdżanie się zarodka, poronienia, niska jakość spermy. Pasożyty mogą także doprowadzić do mechanicznego uszkodzenia narządów wewnętrznych, woreczek żółciowy, wątroba, trzustka, nerki, oko, pęcherz moczowy, prostata lub w wyniku reakcji obronnych organizmu, siatkówka oka, nerw wzrokowy, nerw słuchowy. Dodatkowo diagnostyka medyczna pasożytów jest problematyczna, rzadko kiedy badanie kału krwi jest w stanie potwierdzić obecność pasożytów. Badania takie cechują się bardzo niską skutecznością. Niektórych pasożytów wręcz nie można wykryć, wykonując testy laboratoryjne nawet po kilkanaście, kilkadziesiąt razy, albo nie istnieją żadne medyczne sposoby ich diagnostyki w Polsce. W takich przypadkach pomocna jest diagnostyka bitwą prowadzona w naszej przychodni. Jak wygląda biorezonansowy test bitwą na pasożyty? Nasza przychodnia wykonuje dwa testy. Duży test obejmujący ponad 100 różnych robaków pasożytniczych człowieka. Mały test obejmujący ponad 50 różnych pasożytów bardziej pospolitych. W trakcie testu do pacjenta są wysyłane częstotliwości pasożyta, które są porównywane z organizmem badanej osoby. W przypadku otrzymania zgodnego wyniku, stwierdza się, że u osoby testowanej jest obecna częstotliwość charakterystyczna dla danego pasożyta, którego próbka jest w danym momencie sprawdzana. W zdrowym organizmie nie powinno być częstotliwości odpowiadających poszczególnym pasożytom. Dysponujemy najnowszymi testami dla bitwą z 2014 oraz 2015 roku, opracowanymi specjalnie dla naszej firmy. Umożliwiają one indywidualne, imienne wykrycie obecności około 100 pasożytów u każdej testowanej osoby. Jest to liczba odpowiadająca praktycznie wszystkim znanym pasożytom, które mogą zasiedlać ludzki organizm, w tym rzadkich i egzotycznych przywiezionych z zagranicznych urlopów. Mały test na 50 robaków wykrywa pasożyty częściej spotykane. Żadne przychodnie i gabinety nie oferują testu na pasożyty w takim zakresie.
trakcie testu osoba siedzi w pobliżu urządzenia, z którego jest podawany do pacjenta elektromagnetycznie sygnał odpowiadający drganiom biologicznym pasożyta. Przetestowanie 100 pasożytów trwa maksymalnie do 1 godziny, a 50 ROBAK w około pół godziny. Nie pobieramy krwi, nie nakłuwamy pacjenta. Test jest całkowicie bezinwazyjny i w 100% bezpieczny. Może być wykonywany nawet u kobiet w ciąży, małych dzieci, o ile samodzielnie siedzą, u osób starszych i ciężko chorych. Nie poddają się tylko testowaniu osoby posiadające wszczepione stymulatory i implanty elektroniczne, np. słuchu itp. Wynik jest znany od razu. Osoba testowana otrzymuje go pod koniec badania wraz z charakterystyką znalezionych obciążeń. Terapia pasożytów bicą, oczyszczanie organizmu z pasożytów, pasożyty leczenie. Maszyny bicą oprócz bardzo czułego testowania obecności pasożytów umożliwiają także usunięcie większości robaków organizmu człowieka. Zwykle potrzebnych jest 6-7 zabiegów wykonywanych 2-3 razy w tygodniu. W terapii robaków nie są używane żadne leki lub zioła. Bicą za pomocą indywidualnie dostrojonych programów odwrócone drgania do częstotliwości drgań własnych robaka wygasza obciążenie i niszczy pasożyta, wprowadzając go w rezonans i uszkadzając. Martwe robaki są sukcesywnie rozkładane przez usuwane przez organizm, podobnie inne toksyny. Bicą nie stosuje się do usuwania owsików i dużych nasienców. Bicą na pasożyty jest szczególnie użyteczny wobec robaków, na które nie ma w kraju dostępnych leków nawet na receptę. Wobec chorób pasożytniczych, dla których ogólnie na świecie nie ma skutecznego leczenia, które dają się jedynie zaleczać lub zmniejszyć objawy, niektóre pierwotniaki, biciowce, malaria, pasożyty mózgu, niektóre krzywy odporne na leki. Wobec pasożytów opornych na standardowe leczenie, gliska ludzka, toksoplazmoza, rzęsistek pochwowy u mężczyzn ukryty w prostacie, dla chorych uczulonych na leki, dla osób preferujących leczenie naturalne zamiast chemii i leków. Bicą nie eliminuje przeciwciał i markerów, badania serologiczne, a jedynie usuwa biofizykalnie pasożyty poddane terapii. Poziom przeciwciał musi samoczynnie spaść, co zajmuje wiele tygodni.